macie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec. Bardzo serdecznie witamy Panią Dyrektor, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i Was, koleżanki i koledzy. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, skierujmy swoje myśli i serca ku niebu, wspólnie głębokie refleksje nad cudem świętej nocy. Jeszcze chwila, jeszcze moment, a świętować będziemy najważniejsze narodziny dla siebie. W naszej codzienności rodzi się Chrystus Bóg. Rodzi się maleńka, wielka miłość. Maleńka, wielka miłość. Rodzi się w każdym z nas. Rodzi się w gestach dobroci, w słowach życzliwości, w dziecięcej prostocie, w uśmiechu staruszki, w wyciągniętej dłoni potrzebującego. W dobroci rodziców, w winności drugiego człowieka. Maleńka, wielka miłość chce się narodzić dziś w Tobie. Przygotuj jej dom, radosny i szczęśliwy. Ty właśnie, człowieku XXI wieku. Dla kogo dziś niebo się otwiera? Dla kogo przychodzi Boży Syn na ziemię? Dlatego prosimy o ciszę, chwilę refleksji i słuchanie. Życzymy wszystkim głębokich duchowych przeżyć i zapraszamy do wspólnego przeżywania na nowo całej historii naszego zbawienia. Ale nie tylko tajemnicy Bożego Narodzenia, ale właściwie po co ja o tym mówię. Zobaczcie sami. Zapraszamy. Na początku. Na początku. Na początku. Trudno jest coś stworzyć, kiedy się nic nie ma. Bogu wystarczyło słowo i powstała ziemia. Bóg układał wszechświat i oddzielił żywioły. Ustanowił słońce, rozprzestrzeniające dni i księżyc, aby rządzić nocą. Nadał kształt górom i pagórkom, a potem wyznaczył przestrzeń i brzegi. Aż w końcu rzekł. Uczynimy człowieka na nasz obraz i podobnego nam. I stworzył ich mężczyzną i niewiastą. I widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Thank you.
które pragną tylko jednego, by zniszczyć miłość człowieka do Boga i zapanować w jego sercu złe. Pozbawił ludzi radości, zniewolił, oderwał pokój i tak człowiek gubił siebie. Przez wiele tysięcy lat ludzie z utęsknieniem czekają na obiecanego Zbawiciela świata. Wiele wieków później, 2000 lat temu, tak? To już 2000 lat. Bóg stał się jednym z nas. W Palestynie, w maleńkim mieścinie zwanej Nazaret, w ubogiej prostym domu, mieszkała młodziutka dziewczyna, na imię miała Maryja. Ją właśnie wybrał, by stała się matką Zbawiciela. Dostrzegła anioła, poczuła dotyk Boga. Rozpoznała głos i słowo zrozumiała. Zwiastowanie zaowocowało i słowo ciałem się stało w jej łonie.
Maryja i Józef musieli udać się do Betlejem, do miasta swoich ojców, aby dać się zapisać. Droga z Nazaretu do Betlejem była długa i trudna, szczególnie dla Maryi, ponieważ pod sercem nosiła Syna Bożego. Bowiem wielu dniach dotarli nocą do celu swej podróży, do Betlejem, jednak nie było dla nich miejsca w żadnej gospodzie. W całym mieście było dużo ludzi, którzy również przybyli do Betlejem. Domy noclegowe były zajęte, odmówiono im również miejsca w gospodzie. Ktoś wskazał Maryi i Józefowi puste stanie, gdzie była słowa i sarno, którymi mogli udzielić posłanie. Tej nocy, gdy Betlejem zakawał się, Maryja urodziła w stanie niemalutkiego Jezusa. Czy ty wiesz, że to jest miło, pokoju?
narodzi. Pierwszymi, którzy do Niego przybyli, byli prości pasuszkowie. Przebywali oni w tej samej okolicy, pilnując swoje trzody. Gdy stanął przed nimi anioł pański, twardo się przestraszyli. Ale kiedy oznajmił im wielką radość, że w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, z radością i uśmiechem udali się w drogę i znaleźli Maryję, Józefa i małego Jezusa. Przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie narodził się Jezus. Weszli do domu i zobaczyli Maryję z Józefem i małego Jezusa. Upadli na twarz i oddali mu pokłon, bo i oni w tym dziecięciu zobaczyli Boga. Ofiarowali mu też dary, złoto, kadzidło i mirrę. Świętując radość narodzenia Bożego Syna, uprzedzając niejako atmosferę wigilijnego wieczoru, pragniemy wspólnie przełamać się opłatkiem i wzajemnie złożyć życzenia, abyśmy w tej naszej szkolnej wspólnocie wszyscy czuli się jak w kochającej rodzinie. Łamiąc opłatek święty w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły, z serca życzę szanownej dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom, aby Boże dzieciom obdarzało pełnią swoich łask, spełniało najskrytsze pragnienia serca i błogosławiło każdy trud włożony w kształtowanie naszych postaw i charakterów. Wam zaś, drogie koleżanki i koledzy, życzymy samych radosnych chwil, przeżywaniu twórczej młodości i samych sukcesów w zdobywaniu życiowej mądrości. Przyjście na świat Jezusa, Syna Bożego, daje nam nadzieję i radość, i dlatego teraz, składając Wam najserdeczniejsze życzenia, zaśpiewamy radosną piosenkę świąteczną, przypominając, kto w te święta jest najważniejszy.